Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego piątego modułu kursu Ochrona Przyrody, Turystyka i Edukacja w Lesie. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Z uwagi na wzrost znaczenia pozaprodukcyjnych funkcji lasów, w tym m.in. edukacji leśnej, konieczne jest zapewnienie odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia zajęć. Lasy państwowe sukcesywnie zwiększają liczbę obiektów wykorzystywanych na potrzeby edukacji leśnej i społeczeństwa. W 2006 roku dysponowały około 2,5 tysiącami różnorodnych obiektów, a w 2010 roku ich liczba wzrosła do prawie 6,5 tysiąca obiektów. Funkcje poszczególnych obiektów edukacyjnych przedstawiają się następująco: Ośrodki edukacji leśnej są to obiekty działające przez cały rok z zatrudnionym na stałe specjalistą edukacji leśnej. Ich wielkość pozwala przyjąć jednorazowo około 40 osób. Tak, aby w zajęciach mogła uczestniczyć cała klasa, posiadają dobrze rozwinięte zaplecze dydaktyczne, w którego skład wchodzą biblioteczka, sala dydaktyczna wyposażona w odpowiednie pomoce i środki dydaktyczne oraz sprzęt audio -video. Dodatkowo ośrodek posiada pełny węzeł sanitarny, często także miejsca noclegowe i zaplecze kuchenne, co pozwala na prowadzenie zajęć w systemie kilkudniowym. Leśne wiaty edukacyjne, często nazywane są zielonymi klasami. Są to wiaty na wolnym powietrzu, zadaszone, czasami z ażurowymi ścianami, wyposażone w stoły i ławy umożliwiające prowadzenie zajęć edukacyjnych dla całej klasy, a więc minimum 25-30 osób. Izby edukacji leśnej są to zamknięte, działające całorocznie lub sezonowo, pomieszczenia edukacyjne. Mogą stanowić część większego obiektu lub działać samodzielnie i oprócz prowadzenia zajęć edukacyjnych mogą być wykorzystywane do organizowania wystaw. Leśne ścieżki edukacyjne, dydaktyczne są to wytyczone i oznakowane trasy piesze, umożliwiające samodzielne lub pod opieką przewodnika zdobycie określonej wiedzy lub umiejętności. Punkty edukacji leśnej. Jest to wiele obiektów o charakterze naturalnym, znajdujących się na terenach nadzorowanych przez lasy państwowe i bezpośrednio związanych z gospodarką leśną. Są to zarówno punkty, jak i większe powierzchnie, które po odpowiednim opisaniu mogą być wykorzystywane w edukacji leśnej. Do tej kategorii zaliczamy szkółki leśne, drzewostany nasienne, uprawy leśne, remizy dla ptaków, obiekty małej retencji. Inne obiekty. Są to zwykle obiekty niemające bezpośredniego związku z gospodarką leśną, najczęściej związane z różnymi formami ochrony przyrody. Do tej grupy obiektów możemy więc zaliczyć rezerwaty przyrody, parki, ogrody dendrologiczne oraz miejsca związane z historią, kulturą i tradycją regionu. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.